Marzena Kasprzak, Dieta od Kuchni, kolejne nasze spotkanie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dziś będziemy mówić o kiełkach, co do których większość chyba jest zgodna, że są przede wszystkim takim bogactwem wartości odżywczych. Tylko dlaczego akurat one? Przede wszystkim dlatego, że pamiętajmy o tym, że kiełki, jak sama w sumie nazwa mówi, kiełkują z czegoś. I one kiełkują zazwyczaj z ziarna poszczególnych produktów, które możemy zakupić, a w tym ziarnie jest najwięcej składników mineralnych, więc i te źródło właśnie składników mineralnych, przede wszystkim witamin, błonnika, także aminokwasów, więc tutaj jak najbardziej dużo rzeczy możemy z tych kiełków fajnych wyciągnąć. No i drugie to smak. One też nadają bardzo fajny, charakterystyczny w zależności od tego, jakie kiełki sobie wybierzemy, smak danej potrawie. Także nie tylko kwestie zdrowotne, ale też urozmaicenie takie kulinarne tych produktów, które przygotujemy. A czy to jest tak, że ta ilość wartości odżywczych, która jest w kiełkach, jest nie do odnalezienia w normalnych, już wyrośniętych warzywach, owocach, produktach? Można powiedzieć tak, że pół na pół mniej więcej, bo pamiętajmy o tym, że to, z czego kiełkuje, to są zazwyczaj takie produkty typu brokuł, typu lucerna, typu na przykład rośliny strączkowe. I tutaj wiadomo, że po wyrośnięciu będziemy mieć troszeczkę inne wartości tych składników odżywczych, ale pamiętajmy też o tym, że kiełki możemy dodawać na przykład parę razy dziennie do różnych dań, a tych produktów już nie dodamy. Zazwyczaj zjemy je maksymalnie raz dziennie. Więc tutaj nawet jeśli te ilości troszeczkę się różnią, to jednak warto dodawać nawet pod względem takim estetycznym, bo te kiełki zazwyczaj nam się po prostu podobają. To danie wygląda fajnie, więc zawsze właśnie w takim kontekście możemy dodać troszeczkę więcej tych składników, więc suma summarum myślę, że wychodzi to tak naprawdę na zero. Troszkę już wymieniłaś, ale to co kryje się pod tym hasłem kiełki? Kiełki to przede wszystkim właśnie to skiełkowane, czyli trochę wyrośnięte nasiono. I tutaj możemy mieć w zależności od tego tak naprawdę, jakie sobie znajdziemy, jeśli kupujemy i sami planujemy je przygotować, to jakie znajdziemy te kiełki, ale też możemy kupić gotowe. I tak jak mówiłam, kiełki lucerny, kiełki brokuła, kiełki rzodkiewki, kiełki soczewicy, czy kiełki soi, na przykład często nawet takie na patelnie kupowane, też możemy znaleźć. Także wszystkie tak naprawdę rośliny, które są nam w stanie wykiełkować, możemy jako kiełki właśnie spożywać. Kiełki na kanapkę? Jak najbardziej. Kiełki na kanapkę, kiełki do sałatek, kiełki do makaronu jako dodatek taki na wierzchu, jeśli podajemy ten makaron, zupełnie inaczej to wygląda. Kiełki do zupy jako właśnie taki dodatek i estetyczny, ale też właśnie smakowy, bo one, szczególnie kiełki właśnie rzodkiewki, cebuli czy lucerny, one mają taki charakterystyczny smak, taki trochę jak rzodkiewka, którą kupujemy w sklepie, a są dużo zdrowsze, no i właśnie do większej ilości produktów możemy je dodać, bo rzodkiewka, wiadomo, może do sałatki, może na kanapkę, ale już do zupy nie do końca ją dorzucimy. Natomiast tutaj te kiełki są takie wdzięczne, bo one do naprawdę wielu dań się nadają. Można wyhodować je samemu. Czy to jest dużo zabawy, żeby takie kiełki nam wyrosły? Myślę, że nie, aczkolwiek trzeba się tego nauczyć, bo samo kupowanie kiełków, oczywiście możemy kupić takie gotowe w sklepie. To warto to powiedzieć, bo jeśli ktoś jest leniwy i albo nigdy nie próbował kiełków i chciałby najpierw spróbować, zanim zacznie się w to troszeczkę bawić, no to na pewno polecam te kupowane w sklepie, ale one mają parę minusów. Po pierwsze, są zazwyczaj w takich opakowaniach, które są dla nas po prostu za duże. Po drugie, pamiętajmy o tym, że jakby nie było, kiełki potrzebują środowiska wodnego i tam one zaczynają nam niestety pleśnić, jeśli w takim pudełeczku mamy je zbyt wiele czasu. Czasem nawet na półkach sklepowych już zaczynają pleśnić, bo jakby nie było, są w plastikowym opakowaniu. Ta cyrkulacja powietrza tutaj nie występuje. Więc jeśli uważamy, że takie opakowanie jest dla nas za duże, bo na przykład mieszkamy sami, to ja bardzo polecam robienie kiełków samemu w domu. Nie powiem, że nie ma z tym zabawy, bo musimy wybrać sobie, które kiełki będziemy hodować. Możemy kupować kiełkownice, czyli takie specjalne maszyny, które nam pozwolą właśnie kiełkować, ale ja polecam bardzo zwykły słoik, który każdy z nas ma w domu, gazę, którą kupujemy w aptece, gumkę, recepturkę i cała zabawa polega na tym, że wsypujemy te nasionka, zalewamy letnią, ale nie gorącą wodą na noc, rano odlewamy i tak codziennie sobie przepłukujemy.
pamiętając o tym, żeby ten słoiczek obracać w drugą stronę, żeby ta cyrkulacja powietrza występowała. Zapraszam na moją stronę, tam też kiedyś artykuł właśnie o kiełkach się pojawił, bo ja właśnie takie kiełki samodzielnie robione w domu właśnie przygotowuję. To jak długo na efekty trzeba czekać? 3-4 dni maksymalnie i tutaj możemy też regulować ilość. Możemy sobie zrobić na przykład w 3 słoiczkach 3 różne jakieś rodzaje kiełków i nie musimy mieć od razu całego dużego opakowania, bo nie musimy wrzucać od razu całego opakowania, które kupimy, tylko możemy mieć takie ilości, które wiemy, że spożytkujemy, a jeśli zastosujemy taką metodę, że skoro mniej więcej 3-4 dni te kiełki nam kiełkują, to pierwszego dnia na przykład mamy jedne kiełki, następnego już sadzimy kolejne, żeby wtedy, kiedy te kończymy, już mieć kolejne, to tak naprawdę przez cały rok te kiełki możemy mieć. Kiełki to też pamiętajmy o tyle fajne, jeśli chodzi o wartości odżywcze, warzywo, przede wszystkim dlatego, że możemy je mieć cały rok. I tutaj niezależnie od tego, czy mamy zimę, czy mamy lato, te kiełki możemy mieć i możemy się z nimi troszeczkę bawić i te wartości odżywcze też czerpać. No i z tego, co mówisz, to nie trzeba się, dzieci by powiedziały, babrać w ziemi. Dokładnie, nie trzeba nic tak naprawdę robić. Jedyne to pamiętać, jeśli ktoś ma bardzo taki gorący, na przykład jeszcze grzejniki podkręcone, albo za chwilę zaczną się gorące temperatury, to tutaj ewentualnie przemywanie 2 razy dziennie, bo one jednak muszą być troszeczkę wilgotne. I tyle. Nie ma z tym naprawdę dużo zabawy. Ja codziennie rano, robiąc sobie śniadanie, po prostu przechodzę koło nich, więc pamiętam o tym. Także naprawdę nie jest to trudna rzecz. Trzeba się po prostu tego nauczyć i wejść w taki rytm, a potem czerpać te wartości odżywcze. No i o kiełkach opowiadała dziś Państwu Marzena Kasprzak, dietetyk. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję. I przypominam też Państwu, że wszystkie nasze audycje dostępne są na radiowym kanale na YouTubie Dieta od Kuchni. Polecamy się.